Więc dzień dobry, bardzo mi miło, strasznie się cieszę, że zechcieliście Państwo wziąć udział w dzisiejszym spotkaniu. Nie ukrywam, że jak zawsze, kiedy nie widzę twarzy uczestników na żywo, jestem ekstremalnie zdenerwowany. Przed nami dzisiaj krótkie spotkanie dotyczące tego, czym albo lepiej kim jest koordynatorka do spraw dostępności, jakie są jej i jego zadania. Zwłaszcza w kontekście tak pięknych instytucji, jak miejsca, które zajmują się kulturą i sztuką. To jestem ja, mam na imię Rafał i jeśli pozwolicie, będę dzisiaj mówił do was per ty. Nawet nie chodzi o tyle, żeby skracać z wami dystans, co żeby trochę skrócić gramatykę. Z takich rzeczy wstępnych będę na bieżąco starał się wymieniać feminatywy i formy męskie, tak żeby też odrobinę zaoszczędzić na tym czasu. Zdaję sobie sprawę, że to nie opowiada prawdy o świecie, bardzo mi przykro. Jeśli chodzi o to, kim ja jestem, to na ten moment pełnię funkcję trenera i koordynatora dostępności w Fundacji Polska Bez Barier i koordynatora dostępności w Muzeum Osiedli Mieszkaniowych. To jest taka punkowa i oddolna przestrzeń, której właśnie w tej chwili nadaję. W związku z tym mogą pojawić się różne odgłosy w tle, bo to jest centrum Hansonowskiego osiedla. To, co jest ważne dla mnie, kiedy się przedstawiam, to fakt, że ja chciałbym przypomnieć i sobie, i wam, że jestem przede wszystkim praktykiem. To znaczy, ja robię, mówiąc kolokwialnie, dostępność od kilku lat i w zasadzie to, co jest najważniejsze, to to, że łączę perspektywę osoby, która jest w instytucji, z osobą, która instytucję tylko odwiedza, bo oprócz tego, że organizuje działania edukacyjne, czy warsztatowe, audytoryjne, to razem z osobami z niepełnosprawnościami, czy o szczególnych potrzebach, wchodzę do instytucji jako gość i to połączenie tych perspektyw wydaje mi się być bardzo ważne i z tych dwóch perspektyw będę starał się dzisiaj wam opowiadać, czym jest dostępność i jakie zadania wiążą się z dostępnością w instytucji kultury dla tak zwanych koordynatorów czy koordynatorek do spraw dostępności. I jeszcze raz przypominam o tym, że na bieżąco możecie zadawać pytania na czacie. Ja staram się tam zerkać, więc w ogóle super, jestem przeszczęśliwy, że ciągle tam coś się dzieje, ciągle coś ktoś pisze tam uśmiechy i odpowiada na to, co ja mówię. Tak, jest to super, super trudne, żeby mówić, widząc tylko swoją twarz w prawym górnym rogu nagrania. Zanim przystąpimy do tematu, chciałbym zadać wam jedno pytanie. Ono jest odrobinę skomplikowane, ale brzmi, czy kiedy byłyście w szkole podstawowej razem z klasą podczas wycieczki do większego miasta albo w swoim mieście i zwiedzałyście tam operę, teatr, kino, czy obok was na widowni były osoby z niepełnosprawnościami? Uprzejmie proszę, żebyście odpowiedzieli na czacie, tym facebookowym i tym na platformie. Kilka minut na to, żebyście odpowiedziały, kilka minut na to, żebyście się przyjrzeli temu, jak to wygląda. Padają bardzo nagromadzenie negatywnych odpowiedzi, natomiast rzeczywiście padają też bardzo trafne, merytoryczne komentarze, że przynajmniej nie z widocznymi. Ten temat widoczności, niepełnosprawności jest czymś, z czym należy się mierzyć, kiedy jest się koordynatorem dostępności w instytucji. Padają też takie promyczki nadziei, które mówią o tym, że rzeczywiście pojawiały się osoby z widocznymi niepełnosprawnościami na widowni. Natomiast muszę wam zdradzić, że to pytanie nieprzerwanie zadaję od prawie 3 lat i statystycznie wygląda tak, że na poziomie 80-85% pojawiają się odpowiedzi negatywne. I teraz jeśli ktoś pyta, czym jest koordynacja dostępności w instytucji kultury, jest poprawianiem tego stanu rzeczy. I jest walką o to, żeby wasze dzieci, rodzina podczas wizyt w instytucji kultury mogła mieć osobę towarzyszącą z niepełnosprawnością lub o szczególnych potrzebach i widywała w przestrzeni publicznej jak najwięcej osób z niepełnosprawnościami czy o szczególnych potrzebach. Nazwisko LIS oczywiście zobowiązuje do tego, żeby być odrobinę podchwytliwym, no i zadać pytanie, co to znaczy obok, to znaczy obok, czyli byli w waszej klasie, obok, czyli może byli waszym nauczycielem, naszą nauczycielką, obok. To też takie metaforyczne pytanie o to, jak komfortowo czuli się podczas tego seansu, tego spektaklu, czy tej wizyty w instytucji kultury. Na to pytanie już nie ma odpowiedzi. Mam na,
oprócz tej, że prawdziwe bycie obok to bycie razem i na tych samych warunkach, bo to, czym jest koordynacja dostępności, niezależnie od tego, w jakiej instytucji pracujecie, w jak licznym zespole i z jakimi problemami w lokalnym środowisku przyszło wam się mierzyć, koordynacja dostępności to proces bardzo racjonalnego wdrażania, a potem utrzymywania tego, co poprawia dostęp do działań instytucji. I na poziomie prawa międzynarodowego, na poziomie prawa krajowego czy gminnych standardów wszyscy podkreślamy, że jest to przede wszystkim dostosowanie usług przestrzeni, w tym przestrzeni wirtualnej, narzędzi i w przypadku instytucji kultury również programu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Tu prawdopodobnie pojawia się pierwszy raz skrót na slajdzie OZN, rozkoduje go OZN, znaczy osoba lub osoby z niepełnosprawnościami. Jednym celem jest dostosowanie przestrzeni, ale ważniejszym dla mnie i dużo ciekawszym i oczywiście dużo trudniejszym jest budowanie dialogu na linii instytucja, goście i gościnie z niepełnosprawnościami. Dialogu, który najprawdopodobniej zasadza się na tym, że jest się szczerym szczerą, mówi się, że jest się w procesie, diagnozuje się potrzeby i diagnozuje się zainteresowanie osób o szczególnych potrzebach czy z niepełnosprawnościami w kontekście dotarcia do waszej instytucji. Będziemy sobie to dzisiaj rozkodowywać, będziemy o tym rozmawiać. No i ostatnia rzecz, taka dostępnościowa wisienka na torcie, koordynacja dostępności to również wdrażanie takich procesów czy takich działań instytucji, które budują tak zwane rzecznictwo osób z niepełnosprawnościami, samo rzecznictwo osób z niepełnosprawnościami, czyli to jest stwarzanie okazji do tego, żeby grupy włączane przez was w przestrzeń kultury, ale też w środowisko lokalne mogły opowiadać o swoim doświadczeniu, o swojej sytuacji, o swoim życiu, o swoich marzeniach, swoich kłopotach. Chodzi o to, żebyśmy słuchali jako tak zwani pełnosprawni, jak wygląda sytuacja grup włączanych. I o tym też będziemy dzisiaj w trakcie tego webinarium rozmawiać. Tu pojawia się teraz zdjęcie, ja staram się tak trochę prowizorycznie audiodeskrybować dla tych, którzy mogą słabo widzieć lub nie widzieć to, co wydarza się na ekranie. W tym momencie widzimy chłopca, który jest gdzieś na rozstraju dróg w zielonym labiryncie i tu pozdrawiam zespół Galerii Labirynt, w którym zaczynałem swoje dostępnościowe działania. Ten slajd pokazuje się po to, czy ten slajd pokazuje po to, żeby powiedzieć wam, że tak naprawdę dostępność to dwa równolegle i bardzo ważne prowadzone procesy, bo z jednej strony będziecie po prostu, czy już uczycie zespołów instytucji, w których pracujecie, które powiedzmy sobie szczerze wciąż najczęściej w znacznym stopniu złożone są z osób bez niepełnosprawności. I to jest nauczanie tych zespołów o sytuacji osób z niepełnosprawnościami czy o szczególnych potrzebach. Mówienie im o tym, czego mogą potrzebować nowe, często nowe grupy odbiorców czy i odbiorczyń. A z drugiej strony to też będzie wzmacnianie wśród osób z niepełnosprawnościami czy osób ze szczególnymi potrzebami kompetencji z zakresu odbioru sztuki czy kultury oraz zasad funkcjonowania waszej instytucji. To jest opowiadanie o tym, kim jesteście, dlaczego jesteście, kto jest waszym organizatorem, jak wygląda wasz statut, czym chcecie się zajmować, czym możecie się zajmować, dlaczego czegoś nie możecie robić jako instytucja, ale to też jest takie rozmontowywanie, dekodowanie tego, co się wydarza na płaszczyźnie społecznej wewnątrz instytucji, czyli jakie procesy społeczne zachodzą, czym, jakie kody kulturowe są nieuświadomione dla odbiorców, którzy są wychowani do bycia w tym kręgu kulturowym. Żeby podać przykład, to na przykład na czym polega wernisaż, co to jest finisaż, jeśli mówimy o takich instytucjach wystawienniczych. Jeśli pracujemy z dziećmi, które są włączane w kulturę, to kim jest kurator i dlaczego słowo kurator może budzić bardzo negatywne skojarzenia wśród osób włączanych do życia kulturalnego. To są wszystko takie bardzo ciekawe procesy, najczęściej nieuświadomione, ale tym chętniej o nich głośno opowiadam, bo trzeba być czujną i trzeba być czujnym na to, co się może wydarzać w tej takiej warstwie właśnie nieuświadomionej, w tej warstwie tuż przed spotkaniem, tuż po spotkaniu, czy w trakcie jakiejś przerwy, bo przecież instytucja kultury jest, to jest moja bardzo osobista opinia, przede wszystkim miejscem spotkań bardzo różnych ludzi i negocjowaniem wartości społecznych, w związku z tym to jest bardzo ważne, żeby te kompetencje sprawdzać i jeśli trzeba, to budować lub wzmacniać.
No i to wszystko jest trochę jak nauka żonglowania, gdzie piłeczek jest naprawdę bardzo dużo. I tu na slajdzie pojawia się jeden żongler przed grupą odbiorców w jakimś takim upalnym lecie. Natomiast na samym początku tego spotkania chciałbym wam powiedzieć jedną rzecz. Nie wyobrażam sobie instytucji kultury, niezależnie od tego, jak liczny ma zespół, jak wspaniałe kompetencje tam występują. Nie wyobrażam sobie instytucji kultury, w której dostępność wdrażana jest tylko przez jedną postać lub istnieje tylko koordynator czy koordynatorka do spraw dostępności, która bierze na swoje przysłowiowe barki cały ciężar dostępności. Jesteśmy kilkadziesiąt miesięcy po tym, jak ustawy o długich nazwach, jakie nazywamy, czyli ustawy o zapewnieniu dostępności osobom o szczególnych potrzebach czy ustawa o dostępności cyfrowej funkcjonują. I w zasadzie wszyscy jako środowisko zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to ekstremalnie dużo działań. Gdybyśmy mieli teraz sytuację warsztatową, to prawdopodobnie wymienialibyśmy sobie działania, jakie prowadzi instytucja kultury z bardzo różnych poziomów i okazałoby się, że każdy z nich dotyka dostępności i dotyka komfortu, bezpieczeństwa i osób ze szczególnymi potrzebami, czy pracowników i pracownic instytucji. I to już jest chyba czas, kiedy 15 raz pojawia się termin szczególne potrzeby. Ja nie jestem jego fanem. Uważam, że z poziomu ustawy jest ważne, bo opowiada o tym, kto może potrzebować wsparcia w dotarciu do instytucji, ale proszę pamiętajcie też, że szczególne potrzeby w zasadzie nie istnieją. Każdy i każda z nas jest taki sam, ma te same potrzeby i chce się czuć po prostu godnie i komfortowo. A tu też powinienem pewnie przeprosić tłumaczy i was, że chcę powiedzieć wszystko naraz. Za chwilę się pewnie uspokoję i powiem trochę więcej i trochę składniej, natomiast myślę sobie też i trochę puszczam oczko do wszystkich, że dostępność to też gotowość na błędy i na to, że niektóre rzeczy nie wyglądają tak perfekcyjnie, jakbyśmy tego chciały i chcieli. A oprócz tego, że dostępność to gotowość na błędy, to też po prostu cecha tego, co wy dostarczacie swoim lokalnym środowiskom, niezależnie od tego, w jakiej materii pracujecie. I ta cecha opiera się na tym, że każda i każdy z nas, bez względu na swoje cechy wewnętrzne lub to, jak wygląda otoczenie, ma godny, bezpieczny, komfortowy dostęp do tego, co organizujecie, a bez dodatkowego lub nadmiernego wysiłku. Znaczy chodzi o to, żeby nie wydłużać, mówiąc już tak quasi naukowo, algorytmu dotarcia do jakiejś wartości, którą produkujecie. I to jest oczywiście ekstremalnie trudne. Na poziomie dokumentów mówi się o tym, że jest to osiągane za pomocą trzech środków, przede wszystkim projektowania uniwersalnego. To jest takie myślenie o waszych przyszłych produktach, czy waszych przyszłych usługach, sytuacjach społecznych, które pozwoli ominąć potencjalne bariery. Natomiast nie żyjemy w świecie idealnym czy laboratoryjnym i już teraz wiemy, że bariery występują. Dlatego powinniśmy też myśleć w kategoriach racjonalnych usprawnień, audytować to, co się wydarza w naszej instytucji, sprawdzać, pytać odbiorców, odbiorczyń, ich o środowiska wsparcia, co nie działa, co jest barierą, co utrudnia, co powoduje dyskomfort, co jest taką szpileczką albo ziarkiem grochu na poduszce i wtedy widzimy, co mamy naprawić. I temu służą racjonalne usprawnienia, czyli dodawanie narzędzi usług, które ugodnią, ubezpiecznią pobyt. No i oczywiście te dwa pierwsze wyjścia nie zawsze są możliwe, ponieważ świat nie jest idealny i wtedy, ale tylko w wyjątkowych okolicznościach, możemy produkować coś, co się nazywa dostępem alternatywnym. Dostęp alternatywny to jest wyjątkowe, doraźne zmienienie jakiegoś działania, które prezentujecie po to, żeby na potrzeby konkretnej osoby i w konkretnym czasie było bardziej godne. No i tu oczywiście uczulam, że to jest takie wyjście awaryjne i wyjście zapasowe, jeśli algorytmy zawiodą albo nie starczy budżetu. Przepraszam za tę ironię, ale też pracuję w instytucjach kultury. No i jeśli chodzi o taki poziom serducha czy poziom idei, to koordynacja dostępności to jest dawanie wyboru uczestnictwa w życiu społecznym. To jest mówienie, jesteśmy gotowi do tego, żebyś czuła się u nas dobrze, jesteśmy gotowe do tego, żebyś przyszedł i skorzystał z tego, czym zajmujemy się od lat. I ta część dostępności, to gwarantowanie możliwości wyboru
absolutnie decyduje o jakości życia. Bo każdy i każda, tak jak tu teraz jesteśmy, dokonuje niezliczonej, często nieświadomej ilości wyborów. A często jest tak, że uczestnictwo, włączenie w kulturę dla większości osób z niepełnosprawnościami jest poza ich zasięgiem, mówiąc kolokwialnie. Dlatego tak ważne jest, żeby zajmować się dostępnością. I tu moja ulubiona opowieść jeszcze z czasów przedustawowych w Lublinie, kiedy, mówiąc brzydko, spadła mi frekwencja wśród osób głuchych. No i zaczęliśmy rozmawiać z rodzicami, bo to były zajęcia rodzinne. Co się stało, że nie przychodzą do nas już, że nie przyszli do nas, że ich nie było w pewną sobotę? No i wtedy padły takie słowa, które ja w ogóle biorę za drogowskaz i za jakiś taki sztandar w swojej pracy. Jedna z głuchych mam powiedziała, że rano po prostu rozmawiała ze swoimi dziećmi, czy idą do mnie na zajęcia, czy idą na miejską plażę. No i wybór był najbardziej racjonalny, to cytat. Poszły na plażę. Natomiast to, co się zmieniło, to rok wcześniej nie było takiej narracji. I też chcę wzmocnić was to takie niewskaźnikowe, pozawskaźnikowe, niemierzalne myślenie o dostępności, że ona też rozgrywa się na takim właśnie poziomie śniadań rano i pytań, co robimy wieczorem albo co robimy po południu. I nie zawsze będzie kończyła się w sposób, w jaki sobie tego jako zespół instytucji życzycie. Więc na to też trzeba być gotową. Natomiast jeszcze raz chciałbym podkreślić, że to, co jest najbardziej istotne w naszej pracy, to fakt, że dostępność to po prostu warunek uczestnictwa. No i znowu mam do was pytanie. Czy wasza instytucja ma już deklarację dostępności strony lub stron www, którymi operujecie? Napiszcie proszę na czacie. Pojawiają się odpowiedzi twierdzące od razu. To super. Bardzo się cieszę. Jakby bardzo chciałem ominąć w swoim wystąpieniu takich rzeczy, które musi mieć instytucja kultury, żeby być dostępna. Wolałbym pogadać z wami o rzeczach dla mnie bardziej interesujących, ale to pytanie jest po to, żeby każda z was i każdy z was zobaczyła, że taka deklaracja dostępności strony www zaistnieć musi. Tak, jeszcze chwila, żeby pogłosować. Natomiast to, co jest dla mnie ważne, to fakt, że kiedy audytujemy tę deklarację dostępności, to okazuje się, że nie wszyscy i nie wszystkie pamiętają o tym, że ona jest nie tylko zestawem tekstu widocznego dla wszystkich, ale też zestawem tak zwanych identyfikatorów A11Y. To A11Y to zestaw, to skrót od accessibility po angielsku, czyli dostępność po prostu. To są takie elementy kodu, które porządkują informacje i pozwalają szybciej odnaleźć te, które są kluczowe dla tych, którzy korzystają z programów udźwiękawiających. Więc pamiętajcie proszę, jeśli macie deklarację dostępności, to jeszcze zerknijcie, czy ona jest przeprocedowana, zrealizowana zgodnie ze wszystkimi standardami, czyli również tymi, które są ukryte gdzieś w kodzie waszej strony internetowej. Okej, stres minął, bo na dostępności cyfrowej się nie znam, już o niej powiedziałem wszystko, co mam zamiar powiedzieć. Drugie pytanie brzmi, czy wasza instytucja ma już raport o stanie zapewnienia dostępności? To jest kolejny ustawowy obowiązek nałożony na podmioty publiczne i znowu pojawiają się natychmiastowo odpowiedzi twierdzące. Bardzo, bardzo się z tego cieszę. To, co jest bardzo ważne w raporcie, to również konieczność sprawozdawania tego dostępu alternatywnego, czyli każdorazowo mówienie o tym, kiedy wasza instytucja zmieniła swój sposób informowania o tym, co się w niej dzieje, albo zmieniła sposób obsługi klientki, wprowadziła jakieś rozwiązania z zakresu programu. Okej, pojawiają się też głosy, że raport jest w trakcie opracowywania. Trzymam kciuki. Nie będę sięgał do ustawy i mówił o terminie, w którym powinien on zostać przygotowany. Pamiętajcie, że uzupełnieniem do raportu jest też plan na poprawę dostępności w podmiocie publicznym. Tu już ustawodawca czy ustawodawcy nie powiedzieli nam, do kiedy powinniśmy byli czy były to zrobić, natomiast dobrą praktyką jest przygotowywanie planu równolegle do pierwszego raportu, czyli to też jest już za nami. Oczywiście powinienem był zacząć od najbardziej istotnej rzeczy. Instytucje kultury i sztuki jako takie nie podlegają obowiązkowi powoływania koordynatorek do spraw dostępności wewnątrz instytucji.
Takiego obowiązku nie nakłada ustawa. Natomiast taki obowiązek często na instytucje podległe nałożyli tak zwani organizatorzy, czyli najczęściej gminy. Ja bym do tego obowiązku dodał jeszcze jedną sytuację, obowiązek powołania zespołu do spraw dostępności. Bo kiedy otworzycie ustawę o zapewnieniu dostępności, tam jest artykuł 6, który dzieli dostępność na trzy duże tematy, czyli dostępność architektoniczną, cyfrową, informacyjną, komunikacyjną. Ja do tego dołożyłbym jeszcze takie pudełeczko, które się nazywa dostępność programu, czy dostępność oferty. I wtedy okazuje się, że tych zadań jest bardzo dużo. Czyli jeszcze raz podbijam wątek tego, że należy wewnątrz instytucji podzielić się tymi zakresami. Jeśli jest to niemożliwe, szukać tak zwanych ekspertów, tak zwanych ekspertek poza instytucją, tak żeby mieć komfort i bezpieczeństwo pracy we wdrażaniu dostępności. Tak, i ostatnie pytanie, to już takie właśnie z gwiazdką, czyli jak moja bratanica w podstawówce na szóstkę, czy moja instytucja ma już plan na poprawę dostępności? Tu też proszę, żebyście zastanowiły się, czy tak jest, sprawdziły, zapytały, a my idziemy dalej. Bo to, co jeszcze przed nami ze zmian, które wdrażają ustawy, wydaje mi się być najbardziej palące, to fakt, że artykuł 4 ustawy o zapewnieniu dostępności, ten skrót UZD, to właśnie ustawa o zapewnieniu dostępności, dotyczy zlecania lub powierzania zadań przez podmioty publiczne. I moi drodzy, moje drogie, od września 2021 roku jako podmiot publiczny, kiedy będziecie zlecać, powierzać, udzielać zamówień publicznych, powinnyście w ramach umowy, a wcześniej tego wszystkiego, co się przed umową oczywiście wydarza, określić warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Oczywiście można to robić w taki sposób, że dodaje się artykuł 6 ustawy o zapewnieniu dostępności, ale dobrze jest mieć wiedzę o tych narzędziach czy o tych usługach, które są tam zdefiniowane, tak żeby potem wiedzieć, czy są one dostarczone w sposób należyty. I jeszcze jedna rzecz, bardzo ważne, żeby zwłaszcza przy takich dużych zleceniach, dużych powierzeniach, dodawać możliwie testy z użytkowniczkami z niepełnosprawnościami czy o szczególnych potrzebach i jakiś element raportowania tych testów czy audytowania pod kątem dostępności rozwiązań, które chcecie przygotować. Dlaczego tak powinno być, powiem troszeczkę później. Na razie tylko wzmacniam tą perspektywę, żeby już w momencie projektowania, organizowania wydarzeń dbać o to, żeby sprawdzać swoje pomysły pod kątem dostępności. I jeszcze jedna ważna rzecz, która dotyczy tego, co się zmieni na jesień tego roku, to jest kwestia związana z zapytaniem o dostępność i skargą na niedostępność. Każdy i każda, kto znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od jesieni tego roku najprawdopodobniej będzie mógł korzystać z trybu informowania podmiotu publicznego o tym, że jest on w jakimś zakresie niedostępny. Przynajmniej jeśli chodzi o minimalne wymogi dostępności. Natomiast osoba o tak zwanym szczególnym interesie lub jej faktyczny opiekun, jej prawny opiekun będzie mogła poinformować podmiot o tym, że dostępność nie występuje, będzie mogła zaskarżyć ten fakt i będzie mogła za pośrednictwem PFRON-u wymuszać na podmiocie publicznym poprawę dostępności. I tu staram się uśmiechać, bo zwykle, kiedy mówię o tym, wpadam w takie tony Piotra Skargi z obrazów Jana Matejki. Natomiast proszę, pamiętajcie o tym, że sam ustawodawca przewidział taki tryb, który będzie nas jako osoby czy instytucje, zespoły pracujące na finansach publicznych dyscyplinował do tego, żeby dostępność była faktem, a nie elementem misji i wizji. Teraz taka ważna rzecz, czyli to, co dostępność wymusi na nas, ale z poziomu serducha, czyli wartości i idei. Pierwszą rzeczą, do jakich was będę zachęcał, jest to, żebyście zawsze, absolutnie zawsze celowały w swoich wydarzeniach w to, żeby widzowie, widzki, goście, gościnie byli samodzielni i były decyzyjne. Chodzi o to, żeby gwarantować ich komfort bycia w instytucji, decydowania o sobie, samostanowienia o sobie i maksymalnie często, tak jak jest to możliwe, zwłaszcza na przykład w sytuacjach warsztatowych,
pytać ich o to, co chcą wykonywać, co chcą robić, jakim tematem chcą się zająć. Niech ich podmiotowość manifestuje się w tym, że będą często dostawali i dostawały pytania o to, jak się czują, czy wszystko jest ok, co chcą robić, czym są ciekawi, co ich ciekawi w kontekście waszej instytucji i waszego programu. Więc taka ogromna prośba o to, żeby projektować tak, żeby samodzielność była faktem. To oczywiście wymusi najpiękniejszą rzecz na świecie, czyli waszą elastyczność. Będziecie musieli być elastyczni, bo będziecie chcieli odpowiadać na bardzo różne potrzeby osób z niepełnosprawnościami czy o szczególnych potrzebach. I tu też jest taka piękna lekcja płynąca z tego, jak wdrażamy dostępność od kilkunastu miesięcy. Dostępność zawsze jest takim elementem, który mówi: sprawdzam programowi waszej instytucji. Zwłaszcza pod kątem właśnie algorytmów produkowania czegoś, czym się zajmujecie, zwłaszcza przez pryzmat budżetu. To znaczy pracujecie na ograniczonych funduszach, a będziecie musiały wdrażać dostępność, będziecie musiały płacić nowym ekspertkom, nowym testerom, nowym usługodawczyniom, więc będziecie musiały najprawdopodobniej przyglądać się temu, na co wydajecie pieniądze, gdzie możecie szukać oszczędności, będziecie remodelować budżety i będziecie musiały najprawdopodobniej rezygnować ze wskaźników ilościowych po to, żeby wskaźniki jakościowe, w tym dostępność, zaistniały. Więc tak, ta elastyczność będzie konieczna, ona jest już konieczna i jest też ogromnym, ogromnym wyzwaniem. I ostatnia rzecz, kolejne przypomnienie o tym, żebyście pamiętały i pamiętali na poziomie wartości i idei, że chodzi o to, żebyśmy jako tak zwani pełnosprawni, czy jako tak zwane zespoły instytucji oddawały część mównicy, którą dysponujemy w swojej instytucji dla osób o szczególnych potrzebach i wzmacniały w nich takie podejście opowiadania o swojej sytuacji. To jest też oczywiście taka prośba o to, żeby czasem wykonać krok do tyłu, ale o tym kroku do tyłu postaram się opowiedzieć jeszcze za chwilę. I często właśnie mówi się o takim wyzwaniu, które brzmi nic o nas bez nas, czyli takim postulacie formułowanym przez pryzmat osób ze szczególnymi potrzebami. Ja idę krokiem, który podrzucają mi moi przyjaciele o szczególnych potrzebach, wszystko z nami. To jest może niewielka różnica gramatyczna, ale na pewno na poziomie wartości ogromna zmiana. Chodzi o to, żebyście angażowały w tak wiele działań, jakich to jest możliwe, a możliwe jest to w zasadzie we wszystkich waszych działaniach, osoby z niepełnosprawnościami. To jest też opowieść o tym, żeby zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami wewnątrz instytucji i opowieść o tym, żeby możliwie dużo tego, co robicie na zewnątrz, co podzlecacie i cedujecie na zleceniobiorców, angażować też osoby z niepełnosprawnościami czy o szczególnych potrzebach. Przebrnęliśmy przez połowę. Ja już od upału trochę tracę głowę, ale teraz chciałbym wam zarekomendować 10 działań, od których warto zacząć. Taka mała checklista z poziomu praktyka. Podzieliłem je na 5 tylko po to, żeby było je lepiej widzieć. Proszę sobie, zróbcie teraz zdjęcie, zróbcie print screena, zostawcie to sobie na później. To, jak wygląda ten slajd, to fakt, że te 5 pozycji zaczynają się od takich kwadracików, które z jednej strony będą miejscem, żeby je zamalować dla tych, które w waszych instytucjach już się wydarzyły, ale też żeby ponumerować te, które na koniec dzisiejszego spotkania czy na koniec jakiejś ewaluacji wewnątrz zespołu w najbliższym czasie zdiagnozujecie jako do wykonania. Bardzo ważny komentarz ode mnie jest taki, że te sytuacje, że nie ma złotego sposobu wdrażania dostępności. W każdej instytucji, w każdym środowisku lokalnym, z każdymi ludźmi, to wdrażanie będzie wyglądało troszeczkę inaczej. Prawdopodobnie część z waszych instytucji jakieś elementy wdrażania dostępności ma już za sobą. W związku z tym, tak, jakby musicie teraz sobie wewnątrz zespołu przedyskutować tę sytuację. Natomiast pierwsze 5 brzmi tak, że należy diagnozować to, co już jest w instytucji, również pod kątem programu, czyli frekwencji i ewentualnych przyczyn i skutków braków uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w waszym programie,
lub również sukcesów frekwencyjnych. Skąd one się biorą, z czego wynikają, czy jest to kwestia współpracy ze środowiskiem, czy jest to kwestia dobrze skrojonych budżetów, wysokiej jakości usług, to wszystko ma znaczenie. Częścią takiej diagnozy przede wszystkim będą audyty dostępności architektonicznej i w ramach tych działań najczęściej będą też audytorzy, audytorki mówili o dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz drugi audyt, który dotyczy dostępności cyfrowej waszej strony internetowej, waszych aplikacji mobilnych, jeśli was dotyczą i przepraszam, zawiesiłem się, i też uwaga, social mediów. Chodzi o to, żeby wasze kanały społecznościowe również były dostępne. Bardzo kontrowersyjna teza, bo część osób uważa, że skoro są zaczepione w na przykład amerykańskim ustawodawstwie, to nic nas tutaj nie dotyczy. Uwielbiam to mówić, ale robicie to za pieniądze publiczne, polskie pieniądze publiczne, czyli powinniście wdrażać dostępność również na Facebooku, czyli na przykład robić napisy albo teksty alternatywne, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Takim krokiem, który najprawdopodobniej macie za sobą lub za chwilę się wydarzy, to jest wyznaczenie osoby pełniącej funkcję koordynatorki dostępności i uwaga, dodatkowa praca instytucjonalna i powołanie zespołu do spraw dostępności. Osób, które podzielą się odpowiedzialnością w ramach różnych zakresów. Rzecz, która się musi wydarzyć, to są szkolenia i spotkania dla pracowników, pracowniczek oraz ewentualnych podwykonawców, gości waszych instytucji, przekonanie ich o tym, że dostępność jest ważna, ale też te spotkania, uwaga, one muszą być prowadzone cyklicznie, regularnie, trzeba do nich wracać. Zmieniają się jakości usług, zmieniają się wykonawcy, zmienia się tryb waszej pracy, zmieniają się algorytmy realizowania działań, to wszystko będzie musiało być od nowa prześwietlane przez pryzmat dostępności, czyli jedno szkolenie nie wystarczy, żeby być dostępną jako instytucja, należy takie rzeczy odnawiać, zwłaszcza jeśli chodzi o takie rzeczy związane z obsługą klienta, klientek i mam tutaj też z tyłu głowy myśli o rotacji pracowników w instytucjach kultury, czyli za każdym razem, kiedy wasz zespół będzie się bardzo zmieniał, proszę wdrażajcie to, co już sami wiecie. No i oczywiście elementem wdrażania nowej pracownicy w instytucji powinno być jakieś szkolenie dotyczące dostępności. No i jak pewnie słyszycie to, co mówię, to myślę, że to jest też kwestia standardów dostępności wewnątrz instytucji, pełna zgoda. No i oczywiście krok piąty lub następny krok to jest przygotowanie strony internetowej. I uwaga, techniczne i redakcyjne, czyli takie, co wy, jakby, gdzie wy zamieszczacie, to jest jedna ważna rzecz, ale co wy zamieszczacie, to jest bardzo ważna druga rzecz. I o tym najczęściej zapominamy. Język prosty, teksty dostępne dla programów udźwiękawiających, czy pliki dostępne dla programów udźwiękawiających, napisy, deskrypcje, audiodeskrypcje, to też są takie elementy, o które warto zadbać i bez których nawet najpiękniej zaprojektowana strona internetowa nie jest w pełni przystosowana do tego, czego wymaga od niej standardy dostępności treści internetowych na poziomie 2.1, więc o tym warto pamiętać. Kolejna piątka to rzeczy na przykład związane z inwestycją w architekturę i narzędzia, usługi, które będą niwelować bariery. Nie ma takiej instytucji, która nie musi ponieść środków związanych z doposażaniem czy zmianą tego, co jest wewnątrz, dlatego to jest taki krok, który musi zaistnieć. Absolutnie ważny krok, krok na poziomie master kroka, kroku parasolowego i kroku, który należy powtarzać regularnie, to jest współpraca ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia, szukanie lokalnych liderek, lokalnych liderów i zapraszanie ich do tego, żeby wasze instytucje czuły się godnie i mogły współtworzyć program na jakimś jego etapie. Do tego konieczna będzie rzecz następna, czyli diagnozowanie potrzeb odbiorców, odbiorczyń. Na różnym poziomie, na poziomie wchodzenia do instytucji w ogóle, czyli bycia włączanym w życie kulturalne, ale też na poziomie rejestracji do każdego z wydarzeń. Ta diagnoza może być wielowątkowa i często prowadzona jest z sukcesem, kiedy jest tak zwana podprogowa, czyli prowadzona gdzieś przy okazji ciasteczka, a nie warsztatu. To, co jest jeszcze bardzo, bardzo istotne, wiem, że wszystko jest u mnie bardzo, bardzo istotne, przepraszam, ale chcę was zachęcić do tego, żebyście w ramach swoich instytucji typowały i typowali to, co będzie stale dostępne.
co będzie dostępne bez zająknięcia, co będzie dostępne bez zająknięcia po stronie instytucji i bez pytania po stronie odbiorców i odbiorczyń, żebyście nauczały i nauczali swoich odbiorców, wszystkich, również tych tak zwanych pełnosprawnych, że jakieś wydarzenia zawsze są dostępne, że jakiś konkretny rodzaj warsztatu zawsze jest obudowany jakimś narzędziem dostępnościowym, że jeden spektakl na miesiąc przynajmniej, chociaż teatry to nie moja działka, ale przykład, jeden spektakl w miesiącu jest dostępny, bo każdy wernisaż jest z audiodeskrypcją na żywo, każdy wernisaż jest tłumaczony na język migowy. Niech takie właśnie dostępnościowe działania będą nawykiem po stronie producentów, producentek, ale też będą nawykiem po stronie odbiorców, odbiorczyń. No i kolejny raz nawołuję do tego, żeby stwarzać przestrzeń do samorzecznictwa. W tym nurcie nic, że wszystko z nami, wszystko z nami. No i pytanie na czacie, które pewnie będziemy mogli odpowiedzi udźwiękowić może w dyskusji, to się bardzo przyda, to jest w jaki sposób prowadzicie rekrutację na dostępne wydarzenia? Kogo zapraszacie na dostępne wydarzenia, mówiąc prościej? Czy rekrutujecie grupy zamknięte? Czy to jest rekrutacja otwarta? Czy liczy się indywidualny odbiorca? Czy macie przestrzeń na zajęcia dostępne i po prostu... przepraszam, zamotałem się, ale w jaki sposób łowicie ludzi na swoje zajęcia? Czy one są też dedykowane? Czy tak zwane włączające? To są bardzo, bardzo ciekawe rzeczy związane z tym, w jaki sposób wdrażać dostępność. Komunikat od praktyka, frekwencje i łatwość dostępu często będą budować zajęcia tak zwane rodzinne o otwartej rekrutacji, której nie specyfikujecie, kto ma mieć jaką niepełnosprawność. To na ten moment jest, brzmi może enigmatycznie, ale chodzi o to, żebyście nie mówili w materiałach promocyjnych, że jest to działanie dla dzieci z niepełnosprawnościami wzroku. Wolałbym, żebyście mówiły o tym, że jest to warsztat z audiodeskrypcją, a kto z niej korzysta, rodzic, kuzyn, mama, dziecko, przyjaciel, to już jest decyzja odbiorcy, odbiorczyni. O więcej o tym za chwilę. To jest bardzo ważne pytanie gdzieś w kontekście programu instytucji. Czy my realizujemy rzeczy dostępne, czy my udostępniamy niedostępny program? W sensie, gdzie jest to pytanie o dostępność na poziomie produkcji wydarzeń? Oraz na poziomie rezultatów naszych działań. Czy my najpierw robimy niedostępny spektakl, a potem dokładamy do niego narzędzia, czy my jednak projektujemy to w trochę taki sposób, żeby praca tłumacza, audiodeskryptorki była komfortowa? Czy my realizujemy wystawę i potem, kiedy ona już się otworzy, wchodzi tam zespół nowych zleceniobiorców albo ludzi z instytucji i obudowuje to o narzędzia dostępu? Czy jednak te narzędzia są już od pierwszej sekundy wernisażu? Czy my realizujemy warsztaty, które adaptujemy potem na potrzeby osób z niepełnosprawnościami? Czy robimy 10 warsztatów dla tak zwanych dzieci bez niepełnosprawności, jeden dla dzieci głuchych, jeden dla dzieci niewidomych, jeden dla dzieci w spektrum autyzmu? To jest oczywiście bardzo zła praktyka i biorę na swoje barki fakt, że powiedziałem coś super ocennego. Ale chodzi mi o to, żebyście pamiętały i pamiętali, że udostępnianie jest ciut gorsze z pozycji wartości niż czynienie czegoś dostępnym. I do tego zachęcam, żeby myśleć o dostępności od pierwszego zdania o jakimś działaniu wewnątrz instytucji. I do tego, żeby wdrażać dostępność, bardzo ważne będzie to, żebyście pamiętali o diagnozowaniu potrzeb. I to jest cytat z Agaty Etmanowicz, która bardzo lubi podkreślać fakt, że nawet w obrębie jednego narzędzia czy jednej usługi różni ludzie mają różne przyzwyczajenia, różne sposoby użytkowania, różne preferencje, różne przeszkadzajki, więc też pamiętajcie o tym, żeby diagnozować potrzeby w sposób pełny, trzeba mieć różnych przedstawicieli grup włączanych i trzeba pytać ich o różne rzeczy. Trzeba też sprawdzać, w jaki sposób są oni już w życiu waszej instytucji, bo inaczej tyflomateriał, czyli taki materiał dotykowy, który służyć ma na przykład przedstawieniu kurtyny teatru, zdiagnozuje wam ktoś, kto przychodzi do waszego teatru od 5 lat, a inaczej osoba, która pojawiła się tam wczoraj po raz pierwszy, a chodzi wam o komfort obu
tych postaci. W związku z tym pamiętajcie o tym, żeby czynić te grupy, które diagnozują wasze narzędzia, wasze wydarzenia jak najbardziej różnorodnymi i słuchać każdej i każdego, bo w dostępności wierzymy w to, że każdy i każda jest ważna i ważny. I rzecz, która jest trudna, to jest akcent położony na język. To, jak my się komunikujemy, ma podobne znaczenie do tego, co komunikujemy. I zwłaszcza produkując, czy mówiąc o dostępności instytucji, musimy umiejętnie nazywać grupy osób, dla których pracujemy, które chcemy włączyć w wydarzenia. Musimy wiedzieć, w jaki sposób opowiadać o nich, żeby ich nie urazić. I tu jest taki duży wątek tak zwanego języka włączającego, czyli takiego języka, który w sposób godny określa waszych odbiorców i wasze odbiorczynie. Zasadniczo osoby o szczególnych potrzebach lubią taki język, który buduje ich podmiotowość, który właśnie mówi o osobach z jakimiś niepełnosprawnościami. Ale druga lekcja brzmi taka, że jest taka, że są grupy odbiorców i odbiorczyń, które będą chciały, żeby ich tożsamość związana z niepełnosprawnością wybijała się na pierwszy plan. Czyli nie zawsze jest tak, że ktoś będzie chciał, że to była kobieta z autyzmem. Niektóre będą chciały być autystyczną kobietą. I to jest bardzo ważne, żeby ich słuchać, bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak z nimi na temat ich kondycji rozmawiać. Druga rzecz, po tym, jak już będziemy wiedzieli, jak nazywać naszych odbiorców, to jest umiejętność godnego rozmawiania o ich potrzebach i możliwościach. Czyli takiego to jest też kwestia słownika i opowiadania o tym, co wy możecie zaoferować, a czego ktoś może potrzebować. I uwaga, te wszystkie tematy, czego ktoś może potrzebować, to są rzeczy, które wy musicie usłyszeć, a nie rzeczy, które wy musicie zaprojektować. No i też wewnątrz instytucji, wewnątrz zespołu musicie sprawnie opowiadać o tym, co możecie zagwarantować. Musicie wiedzieć, czym różni się deskrypcja od audiodeskrypcji, napisy rozszerzone od zwykłych, czym jest konkretny materiał dotykowy, gdzie można uzyskać słuchawki wyciszające, czym jest przestrzeń wyciszeń i tak dalej, i tak dalej. I tego moim zdaniem, tego musi się nauczyć cały zespół, a zwłaszcza te postaci, które są na tak zwanej pierwszej linii kontaktu, czyli ci, którzy pierwsi wyłuskają osoby z niepełnosprawnościami o szczególnych potrzebach z tłumu. No i taka najważniejsza rzecz jest taka, że wy musicie na poziomie języka włączać, a nie wykluczać. A żeby to robić, to trzeba słuchać. Jak najwięcej słuchać. I tego też uczy mnie Kasia Bieżanowska, która mówi o tym, że dobry sojusznik, dobra sojuszniczka, to jest postać, która słucha i słyszy. I a propos słuchania i słyszenia, w nawiązaniu do tego, o czym mówiłem wcześniej, jak nazwać warsztat, który chcecie, żeby był albo włączający, albo pracował dla osób niewidomych? Czy chcemy, żeby to był warsztat dla niewidomych? Nie wiem, natomiast może lepiej spróbować nazwać to warsztatem z audiodeskrypcją, warsztatem z tyflomateriałami, bo na taki warsztat może przyjść nie tylko osoba niewidoma, może też przyjść na przykład studentka tyflopedagogiki, która chce sprawdzić, czy to, czego nauczyła się na uniwersytecie, jest dobrze realizowane w polskich warunkach. Mam nadzieję, że też czujecie tą różnicę między warsztatem dla kogoś, a warsztatem z czymś, w sensie warsztatem z jakimś narzędziem. Tu zostawiam chwilę, żeby oswoić się z tym pytaniem. Możecie też oczywiście udzielić odpowiedzi na czacie. I co to znaczy być dobrą sojuszniczką? Co to znaczy być dobrym sojusznikiem? Zwłaszcza jeśli jesteście tak zwaną osobą bez niepełnosprawności. Po pierwsze, nie wiemy wszystkiego. To jest bardzo ważne. Po drugie, nigdy nie będziemy wiedzieli wszystkiego. Zawsze będzie jakiś aspekt obecności osób o szczególnych potrzebach w waszej instytucji, którego jeszcze nie przewidzieliście, nie przewidziałyście. Zawsze też będziecie popełniać jakieś błędy. Dlatego
musicie zadawać pytania. To jest bardzo, 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 bardzo ważne, żeby dialogować, rozmawiać i pytać. Ale najważniejsze jest jeszcze to, mówię to po raz piąty, zdaję sobie z tego sprawę, żeby słuchać odpowiedzi. Chodzi mi o to, żeby zerwać w instytucjach kultury z takim przekonaniem i z takimi zdaniami, które opowiada środowisko wsparcia osób z niepełnosprawnościami i zaczynają się one od oni lubią, oni chcą. Nie, niech te zdania zostaną w waszych instytucjach kultury zastąpione narracją ja chcę, my chcemy. My potrzebujemy, my jako grupa, ja jako samorzecznik, ja jako reprezentantka chciałabym w waszej instytucji robić to. I to jest kwintesencja wdrażania dostępności. Odpowiadanie na potrzeby konkretnych postaci z waszej lokalnej społeczności, niezależnie od tego, jak ją definiujecie i czy w ogóle taką macie. Bycie sojusznikiem to słuchanie i słyszenie. To też bycie uczciwym w dialogowaniu instytucji. Bardzo ważne jest to, żebyście jako instytucje, które wdrażają procesy związane z dostępnością, mówiły o tym, że jesteście w dialogu, że jesteście w jakimś procesie, że prototypujecie, sprawdzacie, pytacie, uczycie się dostępności, ponieważ jest dla was nowym tematem. Ja obserwuję wiele instytucji kultury, które próbują tuszować fakt, że wdrażają dostępność. W takim sensie, że udają, że ona była od zawsze i cichaczem, bez narracji, bez diagnozowania potrzeb, bez wsparcia środowiska, wdrażają narzędzia i usługi. To nie jest dobra droga. I po trzecie, współpracuj, zatrudniaj, podzlecaj, płać. Płać godnie, nie zaniżaj stawek, dlatego że twoim podwykonawcą jest osoba z niepełnosprawnością. Stosuj stawki rynkowe dla każdego i każdej. Rzecz absolutnie oczywista, a jednak wciąż warta tego, żeby to bardzo głośno i stanowczo opowiadać na warsztatach. Żeby zdjąć trochę ciężar tego, o czym mówię, to jeszcze zaproszę was na seans na serwisie Netflix. Teraz na slajdzie pokazuje się uśmiechnięty mężczyzna w bardzo wzorzystej koszuli w paski, a tło odpowiada temu, co, jaki materiał ma na swoim ciele. Serial nazywa się Special. Trudno to tak naprawdę przetłumaczyć na język angielski. Można próbować jako wyjątkowy. I to jest opowieść absolutnie samorzecznicza o tym, jak to jest być osobą z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej. Zwłaszcza drugi sezon jest, powiedziałbym, krytyczny i opowiada trochę o tym, co my, tak zwani pełnosprawni, przepraszam za tą opozycję, robią złego w kontakcie z osobami z niepełnosprawnościami. Jak to jest mieć nieuświadomione, ableistyczne przekonania. Ableistyczne znaczy mówiące o tym, że tak zwany pełnosprawny jest lepszy od osoby z niepełnosprawnością. Więc proszę, zerknijcie tam. Widzę też, że pojawiają się głosy, że to jest świetny serial, również od osób z niepełnosprawnościami. Uprzejmie dziękuję za potwierdzenie moich słów. On ma też krótkie odcinki, polecam, polecam, naprawdę polecam. Jest ekstremalnie ciekawy, sklasyfikowany jako komediowy, ale nie zawsze do śmiechu. No i też bycie sojusznikiem, sojuszniczką to pamiętanie o tym, że partnerzy waszych działań są w magistratach, urzędach, organizacjach pozarządowych, pracują na uczelniach lub studiują na uczelniach, są w klubach sportowych, związkach wyznaniowych, są wszędzie, bo stanowią 20% populacji. I tu pauza dramatyczna, żeby to dotarło, ale to bardzo, bardzo ważne. I nie bójcie się też szukać tych partnerów w takich nieoczywistych miejscach. Zwłaszcza uczelnie na poziomie filologii angielskiej, to są takie przestrzenie, które uczą swoich studentów i studentki, jak wykonać audiodeskrypcje albo napisy. To są wasi potencjalni współpracownicy, współpracowniczki, przepraszam. Więc zaglądajcie tam, pytajcie, wysyłajcie maile i zapraszajcie do swojej instytucji różnych partnerów. I jeszcze jedno pytanie, i tu znowu proszę o odpowiedzi na czacie. Czy w materiałach promocyjnych waszych instytucji pojawiają się figury, postaci osób z niepełnosprawnościami? Mam tu na myśli nie tylko takie zajęcia, nazwijmy je dedykowane, ale na przykład ferie wakacyjne, kiedy jest upał i wasza instytucja prowadzi coś dla dzieci. Zakładamy też oczywiście, że te wydarzenia są dostępne. Tylko wtedy ta figura jest uprawomocniona. Ale czy my pokazujemy osoby o różnych możliwościach w ramach naszych materiałów promocyjnych, czy jednak jest to wciąż taki fikcyjny obraz w
w 100% sprawnego społeczeństwa, wszyscy uśmiechnięci. Jeszcze jeden komentarz, bardzo mój osobisto cenny, wszyscy biali i wszyscy heteroseksualni, więc o tym też proszę pamiętajcie, że częścią takiego prowadzonego poprawnie dialogu ze środowiskiem jest też uczciwe, ale też takie bardzo świadome operowanie figurami, postaciami osób z niepełnosprawnościami w materiałach promocyjnych, zawsze w zgodzie ze środowiskiem i zawsze konsultowane ze środowiskiem, ale życzę nam wszystkim tego, żeby w takiej przestrzeni społecznej, również na poziomie materiałów, pojawiały się często osoby z niepełnosprawnościami, bo to będzie normalizowało stosunek tak zwanych pełnosprawnych do osób o różnych możliwościach. I też pamiętajcie, że każdy i każda popełnia błędy, wszyscy popełniają błędy. Ja dzisiaj zrobiłem ich niezliczoną ilość i w zasadzie wszystkie są do wybaczenia, za wyjątkiem błędu niereprezentacji. Czyli chodzi o to, żebyście, jeśli chcecie prowadzić takie procesy, które na przykład empatyzują, czyli pokazują sytuację osób z niepełnosprawnościami, służą temu, żeby opowiadać o perspektywie grupy włączanej do życia instytucji, zapraszajcie reprezentantów, reprezentantki tych grup do współdialogowania, a nawet oddawajcie im mikrofon. To jest tak, że ja muszę powiedzieć, że sam 4 lata temu, 5 lat temu na fali wdrażania dostępności w miejscach kultury sam prowadziłem te narracje, potem oni lubią, oni chcą i tak dalej. To jest bardzo złe, bardzo przepraszam też za to publicznie, no, ale też do dzisiaj obserwuję sytuację, w którym alfabetu języka migowego uczą słyszący. I ciężko mi sobie to wyobrazić, więc proszę was, unikajcie błędu niereprezentacji, prowadźcie procesy razem z osobami z niepełnosprawnościami. Kropka. I rzecz bardzo ważna, Bierk ma rację, ona śpiewała piosenkę, w której mówiła, że jest więcej do przeżycia niż to. I to właśnie było na slajdzie, jest więcej do zrobienia niż sobie teraz ja, wy, my, pan tłumacz wyobrażamy, bo są grupy nieaktywne i trzeba ich aktywizować, są ludzie zamknięci w domach, są ludzie, którzy nie mogą dotrzeć do waszych instytucji, są ludzie, którzy nie wiedzą, że wasze instytucje istnieją, a my jako teatry, kina i muzea docieramy do tych aktywnych, do tych uśmiechniętych, zadowolonych z życia, którzy mają niski próg wejścia do instytucji. Ale pamiętajcie o tym, że jest jeszcze bardzo liczna grupa osób o szczególnych potrzebach, które są nieaktywne, do których trzeba dotrzeć, do których trzeba wykonać wysiłek dotarcia, zaproszenia do instytucji. Pamiętajcie też, że wciąż nie wszystko zostało wymyślone. Wciąż będą nowe treści i nowe rozwiązania dostępnościowe i to wymusza też takie bardzo silne, bardzo mocne dialogowanie wewnątrz instytucji na temat schematów i procesów, jakie prowadzicie. Wszystko jest do zmiany, żeby było dostępne. Promocje, organizacja wydarzeń, rekrutacja, to wszystko musi zostać prześwietlone i może być zmienione. I bardzo ważne też dla mnie jest to, że jedną z najpiękniejszych, a trochę poetyckich definicji dostępności to jest rozumienie jej jako tłumaczenie międzyzmysłowe, zwłaszcza w instytucjach kultury i sztuki, kiedy pracujemy jakimś zmysłem albo jakimiś zmysłami, to co my robimy może być przekładane na inne zmysły. Oczywiście nie bez straty. Ta strata będzie istniała, nie mam co do tego wątpliwości, ale wszystkie narzędzia dostępnościowe są takim tłumaczeniem. Tomasz teraz miga, przekłada to, co ja mówię, na to, co jest widoczne. Napisy, dokładnie ten sam scenariusz. Audiodeskrypcja, to, co jest widoczne, to, co jest słyszalne. Tyflomateriały, to, co jest widoczne, to, co jest dotykowe. Więc jakby każde takie narzędzie można spróbować opisać tym, co przekłada na, jaki zmysł numer jeden przekłada na zmysł numer dwa. I to jest też taka podpowiedź, jak szukać nowych rzeczy, gdzie szukać nowych rzeczy, jakie pole pojawia się do zagospodarowania, zwłaszcza w tych instytucjach kultury, które mają pod sobą programy, które są wyjątkowo innowacyjne, awangardowe. Tam jest przestrzeń do takich synestezyjnych działań, bo to barokowe marzenie o przekładalności zmysłów, one dzisiaj jest możliwe dzięki nowym technologiom i sztucznej inteligencji. Więc do tego was zachęcam. A Mary, dziękuję za komplement, że to ładne określenie. No i obiecałem sobie nie podawać dobrych praktyk,
bo nie lubię tego robić, bo jestem jednym z praktyków i opowiadanie o tym, jakby dawanie kogoś na piedestał jest nie w porządku. Wszyscy robimy super pracę. Natomiast Marta Przasnek to jest wspaniała postać z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jakby pozdrawiam ją bardzo czule. Natomiast na slajdzie jest teraz print screen z wydarzenia, które zaistniało wtedy i to jest kontemplacja w czasach pandemii, tak się nazywało działanie. Ono polegało na tym, że to był zestaw, powiem kolokwialnie, rzeczy do zrobienia samodzielnie. I oprócz tego, że ono było obudowane narzędziami dostępnościowymi, bo możecie tu zobaczyć Daniela Kotowskiego, który miga, są też rzeczy w formie tekstowej, która jest dostępna dla screen readerów, czyli urządzeń, które udźwiękowią tekst. Ale to, co jest najpiękniejsze na tym slajdzie i na tej informacji o wydarzeniu, to jest fakt, że jeśli ktoś nie rozumie tekstu instrukcji, ma kłopoty, wątpliwości, może zwrócić się do koordynatorki dostępności o pomoc. I to jest bardzo skromne i bardzo piękne, bardzo dostępnościowe i do tego was zachęcam. Najważniejsza rzecz dotycząca dostępności, obiecałem sobie każde spotkanie tym kończyć, da się, naprawdę się da i wam się uda i kto jak nie wy i też tu powinno paść takie zdanie, że koordynatorzy i koordynatorki dostępności to jest taka piękna grupa zawodowa, która uwielbia dzielić się wiedzą i w zasadzie w każdym wojewódzkim mieście jest już ktoś, kto robi to długo, jest już ktoś, kto jest lokalną liderką, więc możecie się do nich zwracać o pomoc. Nikt tak pięknie jak koordynatorzy dostępności i koordynatorki dostępności nie dzieli się wiedzą z innymi, więc nie jesteście też same w tym, co was czeka. No i zerkam na czas, jest przepięknie, bo jest 12:58. To, co chciałem powiedzieć, powiedziałem. Chciałem bardzo poprowadzić ten dialog z perspektywy idei i wartości, a nie z perspektywy ustawy i narzędzi. No i to jest ten moment, w którym ja dziękuję za uwagę, w takim sensie, że już chcę teraz z wami dialogować, a nie monologować. Na slajdzie teraz wyświetla się znowu moje czarno-białe zdjęcie i dwa adresy mailowe, jeden do Polski bez barier, drugi mój prywatny. Nie wiem, czy moi przełożeni mnie słuchają, ale ten prywatny jest przeze mnie częściej sprawdzany. Uprzejmie zapraszam do tego, żebyście zadawali pytania. A możemy też się pokłócić teraz. Ja zerkam na taki plik, w którym najpiękniej zebrano mi pytania, więc musicie mi dać chwilę, żebym mógł się tam ogarnąć, ale też zapraszam do zadawania pytań na czatach, na tym webinarowym i na facebookowym. I oddaję się do państwa waszej dyspozycji. Pytanie z poziomu idei, które zadała pani Joanna, to jest jak oswoić niepełnosprawność wśród tak zwanych pełnosprawnych? Jak najczęściej konfrontować tak zwanych pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnościami, ale też budować dostępność instytucji? I takie pytanie, taka prośba, podpowiedź z perspektywy praktyka wdrażającego dostępność. W każdej instytucji jest ktoś, kto jest waszym naturalnym sojusznikiem. A kto w swoim najbliższym otoczeniu ma osobę o szczególnych potrzebach lub miał osobę o szczególnych potrzebach, komu będzie łatwiej zaufać wam jako tym, którzy niosą nowe wyzwania i ograniczają budżet. Więc no nie ma piękniejszego narzędzia niż rozmowa i nie ma piękniejszego narzędzia niż szkolenia wewnątrz zespołu. I to jest pierwszy krok, bo pierwszy krok zawsze robi instytucja. Wy musicie być gotowi na to, żeby osoby z niepełnosprawnościami czy o szczególnych potrzebach czuły się u was godnie. Nie wiem, czy udało mi się odpowiedzieć. Kolejne pytanie brzmi, jak rozumieć samorzecznictwo? To jest bardzo trudne pytanie, ale samo rzecznictwo jest wtedy, kiedy ja, tak zwany pełnosprawny, oddaję głos osobie z niepełnosprawnością. Kiedy w pokorze i w pewnej wrażliwości i czujności na to, co ona mówi, zmieniam swój program, ale też pozwalam jej i jemu opowiadać o swoich potrzebach, swoich sytuacjach życiowych. Samo rzecznictwo będzie samo opowiadaniem o sobie. O sobie jako reprezentantce tej grupy i o całej grupie. To jest w ogóle takie działanie, które przypłynęło do Polski około lat 60. i wywodzi się ze środowiska osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
No ale w tym momencie jest definiowane szeroko jako takie obejmujące w zasadzie wszystkie grupy włączane, czy, tak, czy włączane, włączające. Pytanie takie, nazwijmy to techniczne od Ewy, czy dostępność dostosowujemy do osób z niepełnosprawnościami w naszej instytucji, czy szerzej? Zastanawiam się, z jakiego poziomu odpowiadać, bo oczywiście mógłbym zrobić najprostszą rzecz, czyli powiedzieć z poziomu prawa, czyli dostosowujemy to do wszystkich. Z poziomu praktyki, tak, przyjrzyjmy się temu, kto w instytucji już jest. Często, na przykład, jeśli to jest instytucja prowadząca dużo procesów edukacyjnych, instruktorzy, instruktorki wiedzą o osobach z niepełnosprawnościami, na własną rękę te postaci adaptują swoje warsztaty tak, żeby osoby z niepełnosprawnościami czuły się godnie, a zespół o tym nie wie, więc pierwszy krok to jest zdiagnozowanie tych wejść, tych odsłon instytucji, które już istnieją i zrobienie wszystkiego, żeby te postaci, które już u was są, czyli bardzo chcą u was być, bo mimo szczególnych potrzeb i może braków dostępnościowych w instytucji są tam, przychodzą, ale też w ramach budżetu, w ramach tego racjonalnego procesu, w ramach planu na poprawę dostępności starajcie się proszę w pewnym momencie rozwoju waszego jako instytucji, jako zespołu, dawać komfort bycia w instytucji każdej i każdemu bez względu na jej możliwości. Pytanie w kontrze do tego, co powiedziałem. Dlaczego alfabetu migowego nie może uczyć osoba słysząca? Nie do końca powiedziałem to, że nie może tego robić słyszak. Chciałbym poprosić was o to, żeby w ramach waszej działalności programowej i instytucjonalnej, w ramach warsztatów uwrażliwiających, w ramach waszego programu edukacyjnego, w ramach budowania porozumienia między słyszącymi, słabo słyszącymi, a głuchymi, takie procesy jak nauka języka migowego były jednak prowadzone przez osoby głuche, a to jest po prostu też argument bycia natywnym i natywną użytkowniczką. Jaką formę powinna mieć deklaracja dostępności strony internetowej? Pytanie od pani Joanny. Forma deklaracji dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej jest jasno określona przepisami i podane są na stronie GOV wytyczne, zarówno techniczne, jak i redakcyjne. To jest dość dobrze zaprojektowany dokument, w takim sensie, że on jest napisany i posiada tylko luki do uzupełnienia. I oczywiście są tam rzeczy płynące z tego, że podmiot publiczny audytuje swoją stronę internetową i podaje, jak wygląda stan dostępności strony internetowej, ale ostatnia część deklaracji dostępności, o której często podmioty publiczne zapominają, to również opisanie dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego. Ale uprzejmie polecam sprawdzenie strony gov.pl pod kątem wsparcia dla koordynatorów, koordynatorów dostępności, bo tam takie dokumenty jak wytyczne i standardy deklaracji dostępności się znajdują. Ja teraz nie jestem w stanie, bo jestem w stresie, szybko znaleźć linku. Gdzie w strukturze powołać koordynatora, koordynatorki dostępności? Ja zmieniłem trochę pytanie, bo pytanie od pani Katarzyny brzmi, gdzie w strukturze najczęściej powołuje się koordynatora dostępności? Najczęściej typuje się nas spośród edukatorek i edukatorów, co wynika w prostej linii z tego, że to byli, czy są ludzie, którzy najczęściej mają najwięcej wspólnego, najwięcej kontaktu, najwięcej możliwości diagnozowania potrzeb wśród osób o szczególnych potrzebach. I często koordynatorka, bo to bardzo kobiecy zawód, jest edukatorką czy częścią działu edukacyjnego, natomiast jak powinno się lokować koordynatora dostępności w instytucji kultury, drodzy organizatorzy, drodzy dyrektorzy, to powinna być osoba, która moim zdaniem ma samodzielne stanowisko lub swój dział, nie do wyobrażenia prawdopodobnie dla większości, przepraszam za ocenę, ale niech to będzie osoba na równi z kierownikami lub osoba o samodzielnym stanowisku. Najlepiej, jeśli ta postać się na to zgodzi, ma zczyszczone inne obowiązki, jest w stanie zajmować się dostępnością w całości swojego czasu pracy etatowego. I dobrze by było, żeby ta osoba miała takie algorytmy współpracy ze wszystkimi działami instytucji, tak? Czyli właśnie stąd ta prośba o samodzielność lub bycie kierownikiem, kierowniczką, menadżerem, po to, żeby ona była w stałym kontakcie z tym pionem w instytucji, wiedziała zawczasu, co instytucja robi, mogła reagować. Uwaga, miała też swój budżet, tak?
po to, żeby móc zatrudniać ludzi lub co dawać jakieś działania instytucji na dostępność, więc moim zdaniem tak powinna była być. A odpowiadając jeszcze raz na to pytanie, takie jakie rzeczywiście padło, to najczęściej są to edukatorki i edukatorzy i to też jest kłopot. Mam nadzieję, że moi przyjaciele się nie obrażą, że często też jest tak, że osoby, które pracują jako edukatorzy, nie chcą rezygnować z funkcji edukatora, żeby zajmować się tylko koordynacją dostępności. To jest absolutnie okej. To też jest pytanie do tych instytucji, w jaki sposób wyjść z tego impasu. Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś nie chce rezygnować ze swoich działań edukacyjnych po to, żeby no, jednak pracować zza biurka często, tak? Czyli decydować o algorytmach, budżetach i tak dalej. Więc to też jest zrozumiałe. No i pytanie, czy biblioteka miejska powinna powołać koordynatora dostępności? Widzicie zawahanie, wydaje mi się, że na poziomie prawa nie, natomiast jeszcze raz wracam do tego, że być może organizator instytucji wymusił na swoich jednostkach budżetowych powołanie takiego koordynatora i warto być czujną w tym zakresie. Natomiast jeszcze raz chciałbym podkreślić, że fakt, że prawo nie wymaga od jakiejś, od instytucji kultury i sztuki posiadania koordynatora, koordynatorki dostępności, nie jest równoważne z tym, że nie warto jego mieć, dlatego że wszyscy, którzy pracujemy na finansach publicznych, musimy spełniać minimalny zakres wymogów dotyczących dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, więc jak inaczej to robić bez postaci, która koordynuje te zmiany lub ten już zaistniały proces. Zerkam na pytania, które zbiera mi Pani Dorota, nic się tutaj nie pojawia. Tak, potwierdzam, Rafale, że to chyba wszystkie pytania, jakie na ten moment padły, chociaż widzę, że pan Mariusz właśnie napisał kolejne. Czy organizator instytucji kultury ma podstawę prawną, tak, aby wymusić na niej powołanie koordynatora? To jest pytanie do kogoś, kto zna się na prawie bardziej niż historyk sztuki, który od 10 lat pracuje w instytucjach kultury. Wydaje mi się, że podstawą prawną może być artykuł 6, który jakby wymaga to, co ma być zrobione w instytucji. Natomiast nie ma nic takiego, co by mogło wymusić na podmiotach nieobjętych z ustawy obowiązkiem powołania koordynatora dostępności. Zamotałem, ale przepraszam, ale mi tak mi się wydaje. Drodzy Państwo, to ja w międzyczasie zachęcam do tego, żeby kliknąć w link, który pojawia się na czacie właśnie teraz, żeby też zostawić opinię o naszym dzisiejszym spotkaniu i webinarium. Widzę, że na Facebooku pytań nie ma, tutaj na razie pytań więcej nie widzę, chyba że się jeszcze jakieś pojawi. Rafale, a czy jakaś krótka, dobra historia o takiej dobrej, przełomowej zmianie, bo ktoś właśnie się uwrażliwił, zaczął stosować te zasady, te praktyki, o których mówisz. Ojej, bardzo mnie zaskoczyłaś tym pytaniem. Ja myślę, że tych dobrych praktyk jest, to co może chciałbym powiedzieć, to, że tych dobrych praktyk jest ekstremalnie dużo i jest coraz więcej wrażliwych, pięknych postaci, które opowiadają o dostępności w bardzo godny sposób, ale znowu nie chciałbym nikogo wyróżniać. Myślę, że to, co chciałbym, żebyście wiedziały i wiedzieli, to fakt, że się da, że to jest bardzo ważne. No i taki trickster, oczko na koniec, że prawdopodobnie najłatwiej będzie zdobywać pieniądze na kulturę, wykazując dostępność tego, co chcemy robić i że się nie da robić innej kultury niż kultura dostępna. Mam taką ogromną nadzieję. Myślę, że to znakomite podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za udział. Przypominam, że nagrania poprzednich webinariów, jak również dzisiejszego, które będzie dostępne za parę dni, znajdziecie na kanale YouTube pod nazwą NC Kultury, więc tam proszę szukać playlisty webinaria. Dziękujemy pięknie za Wasz udział. Pozdrawiamy również osoby, które są z nami na Facebooku. Dzisiaj nasze spotkanie tłumaczył Kuba i Tomek z Fundacji Świat Głuchych. I tym samym żegnamy się i życzymy. No czego życzymy?
tej dostępności, tak? Bądźmy, wszystkiego bądźmy dostępnego. dostępni. Wszystkiego dostępnego, właśnie. To chyba dobre pożegnanie. Dziękuję pięknie. Rafale, możesz kliknąć czerwony guziczek i zatrzymać audio i wideo. I ja za chwilę zatrzymam nasze spotkanie. Dzięki. Ślicznie dziękuję, do zobaczenia.